Witam was, moi drodzy, jestem Siegfried Kłacz, są starożytne zwoje w świecie Skyrim. Nie będę mówił, że jak pamiętamy, bo wszystko pamiętam, co to jest. Kopalnia... Barożar? Czy ja tu byłem? Jakieś rudy malachitu, to jest kopalnia malachitu. Tak, Dovahkiin? W niczym nie możesz mi pomóc, ja nie wiem, czy tu byłem. Ale dobra, szukajmy, jest sanktuarium. Czy mogę ci pomóc? Jakiegoś tam... W tej kopalni najwyżej zawitam jeszcze potem. I nie będę mówił, że jak pamiętamy, bo nic nie pamiętamy. Ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Przartowałem. No. Gdzie ja w ogóle? Co ja skaczę? Tu jakieś... chmura. Wejdźmy w chmurę. Zniknęło. Głupia chmura. Jakaś lewa. Sztuczna. No. Idziemy sobie jakoś jakieś tam sanktuarium zbadać. Nie wiem, co tam jeszcze w sumie, bo przyznam, że tak się zastanawiałem co do pobocznych questów. Już wiele mi ich nie pozostało. Przynajmniej z tych, które mam odkryte. Więc pewnie w następnym odcinku wyruszymy po prostu na jakieś zwiedzanie Skyrim. Uuu, jakaś ruda. Korunt. Bardzo ładnie. A, tam lisek spieprza. A, spieprza jest lisku. No. Będziemy zwiedzać. O, tu widzę jakiś dziwny znaczek. Takiego nie kojarzę. Wygląda jak namiot. Z taką deską. Znaczy nie deską, tylko z takim patykiem nad tym. Tutaj nie wiem, czy widzicie. O, tam. Obok tego młotka i... jak się nazywa to drugie? To jest ten... Kilof. O, młotek i kilof. Haha. Głupi jestem, zapomniałem słowa. No tak się człowiekowi czasem zdarza. Nie pamiętać słowa. Jak człowiek za dużo słów zna, to czasami niektóre zapomina. Tak się zdarza. Wiecie, jak to mówią, im człowiek więcej wie, tym więcej zapomina. A więc im mniej wie, tym więcej wie. Bo mniej zapomina, jak mniej wie. O, coś słyszałem. O, tu widzicie taki zielony znacznik. Przez przypadek mi się kliknęło na mapie, pojawił się znacznik i nie wiem, jak go usunąć. O, co to, jakiś ołów? Myśliwy. Od lat poluję i łowię ryby w tych stronach. Fascynujący. Książka. Lód i chityna. Nie, to mnie niczego nie uczy. Lipa. Dobra, tam nic nie chcę, to pocinamy dalej. Tu jakieś sanktuarium, chyba dobrze idę. Jakieś wiatry. Kurczę się, że to jakiś ludzi, które są to po prostu skała, tak się nie ułożyła. Dawał serce na miejscu. Wow, fucking shit! Ej, ziomki! Idźcie sobie. Wóz? Teraz możemy tu porozmawiać. Cwaniaki, co z kolegami myślą, tak? Moi koledzy też przyszli. Skopię. O, jaki dziwny finisher mi wyszedł. O, patrzcie, linia im odpłaciła, aż zjeżdżają w dół frajerzy. O, z górki na pazurki, jak się turla śmiesznie. Ja też tak chcę, czemu tak się nie da położyć tej grze i turlać? To by było ciekawe. No. Dziękuję za pomoc, Lidia. I piesek, gdzie piesek? Piesek jest. A, piesek tam sobie pewnie obsikać musiał. Niedźwiadki. Dobrze, piesku, dobrze. Zaznacz sobie, że to ty pogryzłeś jednego z nich. Jakiś jelonek. Jakieś kości. Ja myślę, że niedźwiadki pilnują chociaż jakieś skrzynki albo czegoś tam. Ja tu psikus. Trochę krwi, trochę zwłok. I tyle. Dobra, więc no, o, tu coś widzę, coś tu widzę. Żyła rudy złota. O, będę mógł sobie złote te amulety, pierścionki czy coś tam jeszcze porobić. A, ale będzie zacnie. I potem sprzedam, bo ja nie lubię złota. Haha, jestem taki dziwny. Wolę srebro. Złoto mi się nie podoba. Nie, więcej złota. Ale złoto jest fajne, bo jest dużo warte. Haha, no co do dziecka. Kop, panie. Stukaj w te kamyki. 4 rudy, jeśli dobrze, nam potrzebuje 2 rudy na sztabkę.
Więc przydatnie. Pięknie. Więcej nie ma, nie. Tak mówię, aha. Coś mi tu śmierdzi. Te ogniska się same nie zapaliły. Wyczułam tu jakieś niebezpieczeństwo. My spidey senses tingling. O. Tam jakiś pan stoi. I dużo zwłok. I tu ktoś nadziany na jakiegoś kolca. Oj, oj, oj. Ale nie mam go na czerwono, więc porozmawiajmy. Dzień dobry. Kultysta. Chcesz się ze mną sprawdzić? Znaczy się, że co? Kultysta, kultysta. Kolejny. Nie mam porozmawiać. Jesteśmy wiernymi Beutiach. Przybywasz, by poddać próbie swego ducha? Zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Beutiach. Kroczymy przez świat, taki, co bełtał? Wycinając swe Ty jesteś niczym. Pustym tchnieniem rozwiewanym przez Dobrze. Może źle oceniłem. Mistrzyni intrygi. Zwodzicielka narodów. Może raczka... Nasza pani ma wiele imion. Ale one są tylko dla nas, śmiertelnicy. Dla naszej pani te imiona nic nie znaczą. Obchodzą ją tylko ci, którzy potrafią się o siebie zatroszczyć. Moje serce jest pełne planów, a życie pełne czynów. Tak jest. Rozpierdzielam smoki za dnia, a w nocy... Oto, co musisz uczynić. Karmię Lidię i psa. Dowiedź, że ten język nie ale... stronie od ługarstwa. Znajdź kogoś. Zdobądź jego zaufanie. Potem każ swej ofierze dotknąć słupa ofiar. Następnie z gorliwością wbij obrzędowe ostrze tak głęboko, by zrosił. Jeśli wykażesz się odpowiednią siłą, Beutia w swoim rodzinie, w takim razie brak ci hartu ducha i konsekwencji. Mam jakieś... Zaraz, do jakiegoś słupa czy czegoś, tak? Które to? Idę sprawdzić. Może dokonamy takiego małego save'a na wszelki wypadek. Tu wyczuwam jakieś normalnie... Spalony zwłok, ja fuj. Normalnie wcale mi się to nie podoba. Siłownisko. Czy dobrze słyszę? Smoczuś? Nie, co to jest? Filar ofiarny. A. O, trucizna. Ja coś chcę na jakie. Będę był głowy, że smoka słyszę. A to ten filar się zapala, ja pierdzielę. Nic, nie mogę go użyć. Powinienem się zastygnąć w ruchu, jak go dotykam, czy jakoś tak, nie? No. Piesku, nie chcesz dotknąć? Dobra, olać ich tam. Jakbyście bardzo chcieli, żebym wykonał tego questa, przyniósł tu kogoś, żeby go tam zaciukać, to powiedzcie. O, tu jest jakaś dróżka. Gdzie ta dróżka? No tu, od dupy strony. A! Chcę przesunąć. O, mogę usunąć znacznik. Patrzcie, udało się. Kto by pomyślał? Dobra, teraz pytanie. Ja mam się dostać tam? Pytanie jak? Czy ja tu wejdę pod górkę? Spróbujmy. Jak widać, ta legenda jakaś dupiata, jakieś mi każą. No nie wiem, ja nie lubię takich brzydkich rzeczy robić. Odszukaj kult. No odszukałem teraz, chcą, żebym tam jakiegoś questa przerzutowego zrobił. Zostaw pułapkę, zabij, spotkaj Mercera, zbierz kamienie, zbierz kolorowy korzeń, odszukaj natchnionego z Dunline, a cóż to?
Ankana, to zobaczymy co to jest. Nie wiem co to, ale zobaczymy. Gdzie to mam? Tu. Aha. To zaraz. Nie wiem to, o co z tym chodziło, więc... Ups. O, co to? Jakiś słupek? I ten w las i go zamieścił się, musiał nawet trzeba tam kogoś... Aha, to ci myśliwi. Oj, dupa, spadłem z górki. No dobra, trudno. Skaczmy w dół. Znajome niedźwiadki. Dobra, trzeba spróbować, będzie jeszcze tędy się przedostać. Dzisiaj taki krajopoznawczy odcinek. Biegamy po górach. Ała. No i łamiemy kostki, ale co tam. Dobra, tu w lewo. O, dziura. O, tu się zbliżam do czegoś. Co prawda nie wiem jeszcze co to. O, jakiś fort. Tam jest statek? Stój! Wedle kodeksu Malakata ta twierdza należy do orków. Twoja rasa nie jest tu mile widziana. Wali mnie to. Nie zabijemy cię. Ale nie chcemy cię tutaj. Słyszeliśmy pogłoski o zaczarowanych rękach. Zwą je palcami mistrza kuźni. Zobaczymy. O, nowy kłeścik. Gdzie to jest? Szukaj palce mistrza kuźni. Tutaj. A ja już tu byłem. Widocznie. Może teraz te rękawice się tam pojawiły, albo coś tam. Albo je ominąłem, albo coś tam. Albo gorzej, jeśli je sprzedałem. Tak. Płoni, płoni, baby. Płoni, płoni. Gorąca sztuka. Chłe, chłe, chłe. Co pan dla mnie ma? Ej. Ja pierdzielę. Jestem złym człowiekiem. Wbiłem mu strzały w twarz. Znaczy w usta. Kurczę. Mam już poziom 40. O, jaki jest limit? Nie pamiętam. 60 chyba, czy coś takiego. Ława, to jakiś duperele. Ja tu byłem chyba, ale nie pamiętam tego. Ale to nic. Hej! To była gorąca dziewczyna. A, pamiętam chyba. Tu komentowałem, że wygląda to wszystko jak z epoki lodowcowej chyba. Kiepski moment na zgubienie dorobku. Kiepski moment na zaczepianie mnie. Psie. Odsuń się. Zwycięstwo jest twoje! Poddaję się! Wiecie co? Nie dacie mi się z nim pobawić. Teraz go zabijacie? Jesteście niezabawowi. A tu jakieś drzwi? Czy to tu? O, tam to? Nie ma nikogo. Chyba coś słyszę. Niespodzianka! O lala. Dobra, pies go tam zaszczekał na śmierć. Wow. I czemuś mi zakrył psa? Wkurza mnie ten tekst. Normalnie sugerują, że jestem biedny. O, on miał tu jakiś ładny miecz. Orkowy miecz piorunów. Ho, ho, zacny. Dwie tarcze? Na diabła mu dwie tarcze. I to było fajne, nie myślicie? Jakby można było dwóch tarcz używać? Może się da, wiecie co? Aż sprawdzę. Broń. Nie, tarcze w stroju chyba, nie? Nie,
lipa, to ja nie chcę. Telos, tak, o przy okazji mogę sobie zmienić strój na taki, jakim być powinien. Ja pierniczę, krążyć tu trzeba. Palce mistrza kuźni, można ulepszać broń pasażerze 12% lepiej. Coś czuję, że to wezmę i wam nie dam, ha, bo mi się podoba. W ogóle, ej, fajne rzeczy tu mają, kurczę blade. Pierścień lepszego rycerza, zwiększa zdolność ciężki pancerz o 15. Ja nie mam chyba żadnych pierścionków obecnie, więc można by go założyć, gdzie on jest. No, proszę bardzo, zacznę. Jeszcze tam on się ostał jakiś tam. Straszne. Dobra, zaszczekaj go tam. Idzie, aleś ty brutalna. Czasami się ciebie boję. Żartowałem. Nie wiem, plecaczek. A w plecaczku kapusta. Fajnie, fajnie, fajnie. Sól. O, ta miotła zrobiła się niewidzialna. O, nie znowu jest widzialna. Czarodziejska miotła, trzeba ją ciąść. No albo nie. Jeszcze ktoś powie, że wiedźma ze mnie. No właśnie, tu byłem. I tam nic nie ma. Tak więc... Up, up and away, czyli wyjdźmy. To było skomplikowane. Dużo ciekawych rzeczy. Wow, ale kopnąłem tą tarczę. O! Żyła rudy korundu. Super! Będę miał więcej korundu, a po co to nie pamiętam. Ja chcę serca dedryczne. Dedryczne, nieważne kto się czyta. A, coś mi się kliknęło, kurczę blade. Ja chcę dedryczne serca, a może ciekawe, czy mogę wykopać dedryczne serce, to było fajne. Wykopaj serce. Nie, dobra, to by było dziwne. I niepokojące. Do wyjścia, do wyjścia, biegnijmy, biegnijmy, biegnijmy do wyjścia, gdy pobiegniemy, to wreszcie stąd wyjdziemy. A, znalazłem wyjście. Dobrze, więc teraz quick travel normalnie do Nashulbura. Uj, jakie wilczki. Chyba agresywne. Udało ci się zdobyć rękawice. Wejdź, porozmawiaj z naszym wodzem. Nie, nie porozmawiam. Wejdę i go oleję, hoho. On powie, masz coś dla mnie, a ja powiem nie. Ale chętnie wezmę waszą kapustę, ziemniaki, waszą ziemniaki, tak. Wasze pory. Tak, oddajcie mi spodnie. A potem pójdę zrobić zupę i z wami się nie podzielę, ohoho. Drewniane drzwi. Ups. Przepraszam, przepraszam. Urok. Te zbrodnie złamały kodeks Malakata. I domaga... Słabizna. Jakież to typowe! Jakie słabizna, co chcesz, żebym cię zabił? Dzień dobry. Niewiarygodne. Jaka morda, udało ci się znaleźć palce mistrza kuźni. Jestem pod wrażeniem. Jeszcze nikt nie po... Możesz kupować u naszych kowali broń. O, fakt, zabrali mi. Szkolić się z moimi wojownikami. Witaj w naszej twierdzy. Szlak. Wojownikami? Podszkolić mnie jakoś? Jatul? Jest kilka wielkich twierdz wartych wzmianki. Dusznik. Mapa zaktualizowana. Będę mógł pozwiedzać te. Morka. Czasem zastanawiam się, czy moje orków. Ciotki mają rację co do mojego ojca. Gdzie tu jest naprawdę, więcej wydaje tych... się być słaby. Zrobione drzwi. Aha, ja mnie wpuścili, to już nie trzeba wstać na wieży. Mał chudak. Chcę być przywódcą.
ale za dużo czasu marnuje na uganianie się za kobietami. Mulla zajmują się górnictwem, a ty zajmujesz się wyłącznie szukaniem kolejnych żon, które czeka śmierć. Dobra, zobaczmy, co jest w długim domu. Tu podobno miał być jakiś wojownik gdzieś, który mnie może czegoś nauczyć. Halo? Jest tu... co to jest? Ciągutka. Aż się nóż przewrócił. Sprawdźmy, co jest w kuferku. To tylko głupie orki. O-o. Płytowe buty ognia? Same pierdoły. Dobra, czy chcę łóżkę? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, a orki spotkałem trzy. Wniosek z tego taki, że powinien tu być jeszcze jeden. Mówili coś o jakiejś kuźni, mówił coś o jakichś wojownikach. Gdzie to wszystko? Tak, karnek. Pogotujmy. Ups. Nie chcę kraść karka, chcę gotować. I sralnia. Jak widać, worków nawet pogotować nie można. Dobra. Opuśćmy to jakże... to jakże przytulne domostwo. O, super. Nie zmęcz się. Oj, brat próbuje zarazić mnie tymi fantazjami. Chcesz kupić ebon? W naszej kopalni zamrocznej jest pełno. Co powiesz na test? Twoje mięśnie przeciwko moim. O, dawaj! To będzie dobre ćwiczenie. Dawaj! No chodź! Należysz do mnie! Jeszcze nikt ze mną nie wybiegł, dawaj. Będziesz tak stać i zbierać po twarzy? Znam wam, że te walki są dość nudne, bo jakoś z prawego sierpowego ciągle. I mi w ogóle HP nie ucieka, nie wiem, czy to zobaczyliście. Dobra, to teraz z lewej ręki, żeby mi się nie zmęczyło. Prawa. Mam wrażenie, że z prawej bije, znaczy z lewej mnie bije wolniej. Wracamy do lewej. Gnida, no jak możesz. Power cios. Dupa. Wcale nie był silniejszy od zwykłego. Mogliby jakoś urozmaicić te walki, bo tak to są dość nudne. Twórcy się nie postarali w tym aspekcie tym. Już? Kto cię uczył walczyć? Ręce wyżej! Aha. Udało ci się pokonać mnie, wodza orków. To imponujące. Nie. Zgadza się. Masz. Ale Lidia mnie dzielnie, kibicuje. Zostałem nim, gdy pewnego dnia sam będę miał syna, który rzuci mi wyzwanie, gdy stanę się za stary i za słaby, by przewodzić. Do tego czasu tylko ja mam prawo mieć żony i dzieci. To zapewni kodeks Malakata. Kodeks nie... Dla obcych przestrzeganie kodeksu jest proste. W twierdzy nie można okradać ani atakować. Jeśli się to zrobi, trzeba zapłacić. Dobra, odwiedzajmy, czy mają coś ciekawszego jeszcze. Jaki dawny most. Ale sprawdźmy najpierw to. Takie groby, tak? Nie no, nie będę grobów okradał. Co wy co mnie pomyślicie? Most ośnieżony do połowy. Pamiętam, twórcy się zachwycali, że o, kroki będą zostawiały ślady w śniegu, bla 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 i dupa blada, nic takiego się nie dzieje. Tu piec, o, to mogę w piecu. Piec hutniczy, aha, okej. Okay. O, to mogę sobie sztabkę korundu wytopić. Sztabkę złota, nawet dwie. O, trzy! Jak fajnie. Duż coś tam, co można sprzedać? Szukasz pracy? Powiadają, że ork uczy się władać młotem jeszcze. Wedle tradycji matka zawsze uczy dzieci kowalstwa. Jeśli wódz ma drugą żonę, nazywa się ją żoną. Rozejrzyj się. Masz na sprzedaż. O, ja ci coś tu zaraz sprzedam. Poza kopem w dupę. Ha, ha, ha. To ci sprzedam. I...
To ci sprzedam. Nie wiem skąd mi się to wzięło, więc to ci też sprzedam. Strój, czy ja tu coś mam? To ci sprzedam. I już jesteś za biedny, żeby cokolwiek ci sprzedać. Dobra, coś tam wspominali o jakiejś kopalni. Tak myślę, czy ją tu zwiedzać, czy nie. Ale jej nie, a tam coś jest, jak tam wejść? Tu coś ten, kurczę, blachty. A, tu jest do góry, dobra. To zajrzyjmy jeszcze tylko tu. Kopalnia zamroczna, o. Już żyły rudy Orichalcum, hoho, wspaniale. Normalnie kowalstwo będę miał wbite na 150 level niedługo. Szkoda, że to jest setny, to jest maksimum. Ja miałbym taki wysoki. Chamstwo. Teraz dobrze, ja idę. Aha, miałem tu. Au. O. Kurde, ebonu ukradli, to nie. Ach, to jest ich kopalnia i wyśmienicie, milordzie. Wspaniała wykuwanie ciężkiej zbroi. No to za pech, że już to umiem. A co jest w tej skrzynce? Złoto! Ha, nikt mnie nie widział. Ale jak widać, orkowie nawet nie potrafią porządnej kopalni zorganizować. Jak oni nazywają o kopalnią, to ja jestem górnikiem w takim razie. Ha. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam was do następnego odcinku, w którym coś podwiedzamy. Trzymajcie się i do następnego. Hej!